Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a moim Państwa gościem jest pani doktor Katarzyna Zimmer, lekarz okulista. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, bardzo miło. Chciałem skorzystać z okazji, że udało mi się panią zaprosić do studia i porozmawiać troszkę o profilaktyce związanej z chorobami oczu, bo mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o przestrzeń medialną, to dużo mówimy, jak dbać, nie wiem, na przykład o wątrobę, czy jak dbać o mózg. Jak dbać o serce na przykład, tutaj też dużo się pojawia w przestrzeni medialnej, ale mam takie dziwne wrażenie, że o oczach jakbyśmy zapominali, a przecież to, no jakby nie patrzeć, jest jeden z najważniejszych organów i najważniejszych zmysłów. Czy ma pani takie wrażenie jak ja, że też my jako Polacy nie za bardzo dbamy o nasze oczy? Bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, rzeczywiście tak. Jeżeli są pacjenci, którzy mają już jakieś obciążenia typowo związane z oczami, pilnują tego. Rzeczywiście zgłaszają się regularnie na kontrolę, ale pacjenci, którzy są w jakichś grupach ryzyka, które chorób ogólnych, które też wpływają na oczy, często zaniedbują kontrolę, często zaniedbują obserwacje, swoje własne objawy często łączą z innymi rzeczami niż typowo z oczami. Więc przyznaję, często trafiają do nas pacjenci już w bardzo ciężkich i zaawansowanych stanach, a powinni zgłosić troszeczkę wcześniej, więc przyznaję, trafiają się rzeczywiście... Nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej, ale też mamy świadomych pacjentów, ale tak jak mówię, oni już musieli być wcześniej poinformowani o tym, że muszą na przykład pilnować swoich oczu bardziej, pacjenci chorujący na cukrzycę, czy pacjenci chorujący na ciśnienie tętnicze, lub typowo z jakimiś nawet zespołami genetycznymi, pacjenci, którzy wiedzą, że muszą się zgłosić do okulisty. A jak często tak naprawdę powinniśmy odwiedzać lekarza okulistę? Co jakiś czas, żeby rzeczywiście mieć szansę na przykład na wyłapanie jakichś niebezpiecznych schorzeń? To oczywiście zależy od obciążeń, to jest numer jeden, ale numer dwa też od wieku po prostu. W młodym wieku osoby, które na przykład noszą korekcję okularową, tak, noszą okulary, też zależy jaką, ale powiedzmy osoby aktywnie pracujące, już nie mówię o dzieciach, bo to zupełnie inna grupa, więc one oczywiście, jeżeli mają już choroby okulistyczne, powinny inaczej być traktowane, ale powiedziałabym tak raz w roku, raz na rok, raz na półtora roku, chyba że rzeczywiście ktoś zauważy, bo to oczywiście my sami możemy się obserwować najlepiej, jeżeli chodzi o oczy, czy funkcjonalnie to oko wystarczająco działa na nasze potrzeby, więc wtedy rzeczywiście trzeba się zgłosić, kiedy coś zacznie nam przeszkadzać, ale nawet jeżeli nie, to tak powiedziałabym typowo pacjenci, którzy mają na przykład duże minusy lub w ogóle noszą okulary właśnie do krótkowzroczności, powiedziałabym raz na rok. Tak. Zanim zapytam panią o objawy, które powinny nas zaniepokoić, to jeszcze o rzecz prozaiczną, czyli o to, co powinniśmy robić na co dzień, żeby dbać o oczy. Jakie są takie właśnie najbardziej podstawowe wskazania, o których powinniśmy pamiętać każdego dnia? To powiedziałabym o takich dwóch sprawach, a propos higieny oczu, a propos osób, które na przykład noszą soczewki kontaktowe. Mamy ich oczywiście bardzo dużo, to jest taki problem, no a propos wady refrakcji. Tu trzeba przede wszystkim dbać o higienę, by nie doszło do żadnych poważniejszych stanów zapalnych typowo rogówkowych, więc rzeczywiście a propos wymiany soczewki, a propos metod i przygotowania do założenia tej soczewki, trzeba pamiętać o tym, że to zawsze robić w bardzo higienicznych warunkach, by nie spać z tymi soczewkami na przykład kontaktowymi, by nie pływać w jeziorach, w morzach, bo wtedy oczywiście ryzykujemy dość dużymi powikłaniami. To bym powiedziała o takiej grupie pacjentów. No oczywiście takie standardowe rzeczy, żeby nie trzeć oczu, tak, żeby nie brudnych rąk po pracy w ogrodzie, czy po dotykaniu jakichś brudniejszych rzeczy, żeby oczywiście nie starać się unikać w ogóle tej okolicy. A jeżeli chodzi o typowo pracę do bliży, tak, jeżeli mamy teraz typowo pracę zdalną, tak, mieliśmy przez taki czy długi czas pandemii, dalej działamy w tym trybie, to u pacjentów, u osób, które pracują właśnie dużo przed komputerem, mają już jakąś korekcję, taką wadę rzeczywiście okularową, to warto pamiętać o takiej profilaktyce wręcz, żeby nie skupiać wzroku za długo cały czas na tej bliskiej odległości, tylko pamiętać, żeby co jakiś czas patrzeć na obiekt oddalony o 6 metrów. Wtedy trochę balansujemy bardzo fajnie akomodacją w oczach i oczy nie będą już tak zmęczone. Co A ile czasu można pracować przy komputerze non-stop, tak żeby nie przemęczyć wzroku? Oj, to bardzo zależy, rzeczywiście. To zależy od indywidualnych czynników. Znowu, no to myślałam się, że jakość ekranu też na przykład, tak? Wielkość ekranu. Tak, wielkość ekranu i dużo się mówi o tych filtrach, prawda, niebieskiego światła. To tutaj też tak może troszeczkę mit obalę. Samo to światło nie pogorszy nam wzroku. Bardziej problem polega na tym, że kiedy wpatrujemy się tak w ekran, zapominamy trochę automatycznie o mruganiu. Że jakby nawet odruch mrugania jest troszeczkę zaburzony. Więc to tutaj jest taki główny czynnik, dlaczego te oczy są później zmęczone, więc to jest inna kwestia. A tylko typowo czas, nie ukrywam, jest bardzo zależny, ale no, myślę, że tak z tymi przerwami, tak jak mówię, z tą odległością, to co pół godziny powinien to robić, ale można
no, ile potrzeba, nie ukrywam, tylko trzeba pamiętać o takiej higienie tego oka, nawilżaniu i cały czas zmieniając troszeczkę tej akomodacji. Nawilżaniu, mówimy o naturalnym nawilżaniu, czy używanie kropli? Kropli też. A czy można przesadzić z kroplami? Czy? Nie, nawilżającymi na szczęście nie, spokojnie. Nie może to być taki dyskomfort, że te krople będą nam ściekać po twarzy, jeżeli ktoś przesadzi już bardzo, ale na szczęście to są krople bezpieczne i tutaj nie powinno być żadnych efektów bocznych. A jaki mają lekarze okuliści stosunek do chodzenia w przeciwsłonecznych, ciemnych okularach? A to bardzo popieramy, absolutnie. Mhm. Szczególnie u pacjentów, którzy są po zabiegach na przykład, albo z jakimiś też stanami zapalnymi, którzy są w trakcie terapii, to absolutnie wręcz wskazane to jest. Jedynym przeciwwskazaniem są małe dzieci, gdzie bardziej chodzi o to, żeby nie ograniczać... Małe, czyli do jakiego wieku? Małe, takie typu noworodki nawet, do 5-6 roku życia. Są absolutnie bardzo konkretne wytyczne europejskich towarzystw, kiedy i w jakim wieku już powinniśmy myśleć o tym, kiedy możemy takie bez korekcji, ale same okulary przeciwsłoneczne włączać, ale to jest inny zupełnie przypadek, żeby po prostu nie ograniczać pola widzenia temu dziecku. Ale jeżeli chodzi o samo zwykłe chodzenie, wakacyjne, słońce, to nie widzimy żadnych przeciwwskazań, wręcz zachęcamy. No, pomaga absolutnie i powinniśmy nosić, no, ale oczywiście też unikamy patrzenia wprost na słońce, bo rzeczywiście mieliśmy przypadki, gdzie ktoś mógł sobie niestety uszkodzić obszar plamki żółtej, kiedy bezpośrednio patrzył w słońce, albo na przykład pod lupą tak skierował promień słoneczny lupą, że niestety się odbiło w złym kierunku i no, czyli takie zabawy bardzo nie prosto w oko i niestety. Dobrze, przejdźmy teraz do tych mniej przyjemnych rzeczy. Jakie objawy, jeśli chodzi o oczy, powinny nas zaniepokoić na tyle, żeby udać się do specjalisty? Tu znów bym podzieliła to na dwie grupy, a propos dyskomfortu takiego, my to nazywamy przedniego odcinka oka, tak? Czyli szczypanie, pieczenie, jakiś duży stan zapalny z ropieniem, czerwone oko, to tu, jeżeli metody takie domowe i początkowe objawy nie przejdą tymi domowymi metodami typu przemywanie solą fizjologiczną, tak? Tu oczywiście mówimy o takich metodach, nie przemywanie herbatą. No właśnie pamiętam z dzieciństwa, że się okłady z nasączonej waty herbatą albo z jakichś ziół, tak? Czyli tam... To powiedziałabym szczerze, że to jest absolutny mit. My staramy się go obalać jak najwięcej i najczęściej, ponieważ bardzo często zdarza się, że takie substancje wręcz działają alergizująco, mogą uczulić, więc nie wiemy nigdy, jak ktoś zareaguje, więc staramy, radziłabym tego unikać rzeczywiście. Wystarczy sól fizjologiczna w takie ampułeczki małe, jest czysty gazik, więc jeżeli jest dużo wydzieliny, rzeczywiście wystarczy to przemyć. Jeżeli te metody zawiodą, no to wtedy rzeczywiście można się udać do okulisty, jeżeli cały czas te objawy stanu zapalnego się będą utrzymywać, żeby zobaczyć, czy to na pewno jest tylko przejściowe zapalenie spojówek, czy na przykład coś więcej. Czy do okulisty można iść bez skierowania? Można absolutnie tak. Czyli jeżeli mówimy o środkach oczywiście... O prywatnych, NFZ nie, musimy mieć skierowanie od internisty, tak. Okej, to trochę utrudnia. Od lekarza rodzinnego. Mhm. Ale powiem szczerze, że lekarze rodzinni bardzo też dobrze sobie radzą, ponieważ z takimi stanami zapalnymi przede wszystkim, że potrafią już rozróżnić, czy to jest zwykły stan zapalny, czy na przykład ostry atak jaskry, takie hasło powiem, bo tutaj mam podobne objawy, jeżeli chodzi o czerwone oko. I jeżeli trafimy na dobrego lekarza, potrafi to rozróżnić i nie wysyła niepotrzebnie do okulisty. Rzeczywiście trzeba mieć skierowanie, żeby się udać do poradni. Ale prywatnie już nie trzeba mieć skierowania, tak? Absolutnie nie. No i oczywiście na SOR nie trzeba tak mieć skierowania. No to jeżeli coś takiego się bardzo cudowego dzieje, osory okulistyczne działają aktywnie i mamy dużo oczywiście pacjentów cały czas działają. A teraz, nie wiem czy dobrze powiem, ale na przykład jeśli chodzi o tą tylną część oka, to co, jakie objawy są groźne i co powinno nas zaniepokoić? To też bardzo dobre pytanie, bo tutaj też bym rozgraniczyła to pomiędzy osobami, które są znowu w jakiejś grupie ryzyka, a po prostu osobami, które żyją nieświadomie, bardziej lub mniej i po prostu są pewne schorzenia związane z wiekiem. I rzeczywiście tu bym powiedziała o takim pogorszeniu widzenia związanym z na przykład mgłą przed okiem, tak? Albo przede wszystkim jak coś nagle wystąpi, nagle jednoocznie duże przymglenie, nagle jednoocznie duży wysyp mętów w ciele szklistym. Męty w ciele szklistym to są właśnie takie paproszki albo muchy, o których często słyszymy od pacjentów, czyli taki objaw, że po prostu nagle mamy po prostu duży wysyp takich kropeczek, tak, przed oczami. Jeżeli znowu hasło nagle i nagle pogorszenie widzenia, to wtedy rzeczywiście pilnie trzeba zgłosić do okulisty, bo my musimy przebadać cały tylny odcinek oka, czyli siatkówkę, czy nic się nie stało właśnie samą siatkówką, czy nic się nie stało w ciele szklistym, czy nie szło do jakiegoś krwotoku.
fizjologicznie może coś takiego się wydarzyć u osób po 45 roku życia, więc około 50 roku życia, kiedy fizjologicznie następuje obkurczenie ciała szklistego. My to tak nazywamy już bardzo fachowo, ale jeżeli pacjent rzeczywiście zobaczy nagłe błyski na przykład, plus wyrzut tych nowych mętów ciała szklistym, to rzeczywiście pilnie w ciągu doby, powiedziałabym doby, trzeba przebadać dno oka. Czyli nie ma zbyt dużo czasu. Nie ma dużo czasu, rzeczywiście. A co właśnie zrobić, kiedy wydarzy się coś takiego, co nas mocno zaniepokoi, właśnie będziemy mieli takie objawy, o których mówi pani doktor, no ale mamy sobotni wieczór. Są poradnie mimo wszystko, które działają do wieczora w soboty, ale mamy też oczywiście te sory okulistyczne i to rzeczywiście my to, tak jak mówiłam, działamy, ja osobiście też dyżuruję, więc mamy dużo pacjentów w te soboty, więc można zawsze się udać zbadać to dno oka. Jeżeli to jest sobota, wieczór i na przykład pytanie, jak bardzo nas to zaniepokoi, oczywiście jak duży jest to stan i czy się pogarsza. Jeżeli się pogarsza, no to absolutnie to tym bardziej trzeba już nawet tą niedzielę pójść do przebadać. Jeżeli jest to jednorazowa sytuacja, można poczekać do poniedziałku rano, ale nie dłużej, uważam. To jest tak. A jak dużo jest takich sorów na Dolnym Śląsku? Sporo. W samym Wrocławiu są aż 3. Jest to ulica Borowska, przy ulicy Weigla i Kamińskiego. I tam zawsze jest okulista na dyżurze i na oddziale i na samym sobie sorze. Jakby obejmuje swoją opieką te dwa miejsca i po prostu badamy wszystkich pacjentów, w zależności od objawów, konsultujemy cały czas. Ale poza Wrocławiem też. A również, tak? Absolutnie, jest Legnica, jest Trzebnica, jest w Lubinie. W Jeleniej Górze? W Jeleniej chyba niestety nie, rzeczywiście. Okay. Tych ośrodków nie jest tyle, ile powinno być, uważamy, bo rzeczywiście, jeżeli coś się dzieje większego pod tytułem jakiś wypadek, to my widzimy, że wszyscy praktycznie pacjenci z całego Dolnego Śląska i okolic mimo wszystko są wysyłani do nas do Wrocławia, na ulicę Borowską na przykład, do klinicznego ośrodka. Więc rzeczywiście mamy zatrzęsienie tych pacjentów wtedy też z okolic, więc uważam, że powinno tych ośrodków na pewno być więcej, które działają całodobowo, bo są też ośrodki, które po prostu mają też SOR albo taką izbę przyjęć działającą do 20, no niestety noc jest takim czasem, kiedy no nie przewidzimy, co się stanie i wtedy rzeczywiście trzeba się mimo wszystko pilnie udać gdzieś na badanie. Chciałem zapytać jeszcze o te mity. To już wiemy, że świetnie, herbata nie? I rumianek, jak się domyślam, pewnie też, tak? Tak, poradziłabym nie, mimo wszystko. No kurczę, to okazuje się, że całe moje dzieciństwo robili ze mną rodzice, a głównie dziadkowie nie to, co trzeba. Nie pogorszyli stanu, póki to prawda. Póki nie pogorszyli stanu, nic się nie dzieje, absolutnie. I co jeszcze? Co jest takiego, o czym słyszała pani jako lekarka, a co zjeżyło pani włosy na plecy? No, kolejnym mitem jest masowanie powstającego jęczmienia, prawda? Na przykład obrączką, bo uważamy, że złoto leczy. Na pewno w jakimś aspekcie tak, ale mimo wszystko jest to absolutny mit, ponieważ obrączka będąca cały czas na dłoni, na palcu, jest tak naprawdę nośnikiem bakterii bardzo, bardzo wielu zanieczyszczeń, więc dodatkowo masowanie takim brudnym przedmiotem stanu... Dokładamy sobie drugiego jęczmienia. Coś takiego, dokładnie, że na pewno nie pomagamy sobie, absolutnie. Sam fakt masowania absolutnie tutaj rzeczywiście jest zalecany, ale na pewno nie obrączką. Więc to był taki mit, taki najbardziej rozpowszechniony, z którym też walczymy rzeczywiście. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, o których powinniśmy powiedzieć? Coś, co powinno pomóc w tej profilaktyce oka? Myślę, że przede wszystkim chciałabym tutaj powiedzieć o tych grupach, o pacjentach z grupy ryzyka, czyli o pacjentach cukrzycowych, o pacjentach z naciśnieniem tętniczym, ponieważ to są pacjenci bardzo zaniedbani u nas w Polsce, niestety, szczególnie cukrzycowi. A tam jest ryzyko utraty wzroku. Jest ryzyko w ekstremalnych przypadkach absolutnie utraty wzroku. Ci pacjenci powinni być bardzo często kontrolowani. Jeżeli jest niekontrolowana cukrzyca, to niestety jest tym bardziej większe ryzyko bardzo powikłanej retinopatii cukrzycowej, więc ci pacjenci wymagają bardzo pilnej opieki, bardzo regularnej opieki, no i oczywiście odpowiedniego leczenia. Z tym leczeniem w Polsce do niedawna był duży problem. Teraz mamy program lekowy na szczęście refundowany przez rząd do leczenia obrzęku plamki związanego z cukrzycą. Ale mimo wszystko mamy bardzo mało miejsc, chociażby w naszym ośrodku dla takich pacjentów, więc ci pacjenci szukają oczywiście pomocy też w innych ośrodkach, gdzie są bardzo długie kolejki, więc to na pewno powiedziałabym jest taki duży problem. Więc im wcześniej zdiagnozujemy jakiekolwiek problemy, tym będziemy mieli mniej ekstremalnych powikłań. Więc radziłabym tutaj uświadamiać takich pacjentów, że wymagają naprawdę pilnej obserwacji. Pani doktor, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24.